half fell up. The ones that hate me only hate me because they don't trust me, and they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dope, and you all these shows? I'm flighting the bomb and charging white gold, but oh, another episode. Barmaństwem zajmuję się od około 3 lat, tak jak i barmaństwem i sztuką fleru. Raczej hobby czy praca zarobkowa? Hobby czy praca zarobkowa? Raczej hobby i pasja. Po prostu moja miłość zawodowa. Jak oceniasz dzisiejszą konkurencję? Konkurencja jest dziś dość sporawa, aż mnie to mile zaskoczyło. Sądziłem, że będzie mniej startujących, ale zobaczymy jak będzie. Zrobiłeś tam niezłe show za barem. Powiedz, długo trzeba się przygotowywać i ćwiczyć, żeby takie sztuczki wykonać? No ćwiczę od 3 lat, jakieś 2 godzinki dziennie się przynajmniej staram. Także no troszkę treningu to wymaga. Panie i panowie, wielkie brawa! Jak dawno zajmujesz się barmaństwem? No generalnie tak, stricte barmaństwem od 9 miesięcy. W międzyczasie były jeszcze jakieś drobne występy za barem, ale generalnie 9 miesięcy, tak. Były to pierwsze zawody, w jakich teraz startowałaś? Tak. Jak oceniasz swój występ? Bardzo dobrze. Bardzo jestem zadowolona, naprawdę. Denerwowałaś się? Generalnie zanim weszłam za bar, nie, ale mimo wszystko jest stres. Jest straszny stres, tak. A jak oceniasz konkurencję? Dosyć dobrze. Było kilka takich błędów, no, dosyć radykalnych wśród innych przeciwników, ale było też dużo poważnych rywali. Także konkurencja jest duża. Możesz powiedzieć, co dzisiaj przygotowałaś na konkurs? Jakiego drinka? Tak, był to drink mojego pomysłu o nazwie Sherry Blossom na bazie brandy, likieru wiśniowego, likieru waniliowego i wina mocującego. Od jak dawna zajmujesz się barmaństwem? Barmaństwem zajmuję się od 3 lat. Cały czas swoje umiejętności podwyższam coraz wyżej. Jestem 2-krotnym wicemistrzem Łodzi jak na razie. Zobaczymy jak teraz, obym przeszedł kwalifikacje. Zobaczymy co będzie. To był na pewno nie pierwszy konkurs, z jakim startowałeś. W jakich, powiedz nam, startowałeś wcześniej konkursy? Szczerze mówiąc, startowałem jak na razie w 2 konkursach. Pierwszy to był właśnie Łódzka Gala Barmanów Amatorów 2007. I w tym roku startowałem w Barmani Summer Edition. Zająłem tam również 2. miejsce. No zobaczymy, no. Chciałbym zająć jakieś wyższe miejsce niż 2. A jak oceniasz konkurencję? Powiem szczerze, że w porównaniu z zeszłym rokiem konkurencja poszła do przodu. To już nie są typowi amatorzy.
coś już się dzieje tutaj. Proszę powiedzieć nam, ile osób wystartowało w dzisiejszych tutaj zawodach, kto wystartował i jak ocenia Pan poziom dzisiejszej rywalizacji? Wystartowało 18 osób, dziewczyn i chłopaków. Poziom, jak na konkurs amatorów, uważam, że był bardzo wysoki. Uczestnicy bardzo się starali, bardzo dobrze im to wszystko wychodziło. Były dwie komisje, techniczna i degustacyjna. Jestem barmanem z 18-letnim stażem, bardzo często startuję w konkursach, bardzo często sędziuję, więc jak gdyby stąd moja obecność tutaj na tym konkursie w Łodzi. Czy będą następne konkursy tutaj w Zabim Pubie? Myślę, że na pewno. To już jest drugi konkurs i chcemy coś takiego robić cyklicznie.